Cześć! Cześć, z tej strony Adekarek i witam was w nowej serii Pokémon Fire Red. I posłuchajcie, niby ta gra już nie wychodzi, ale posłuchajcie, ja mam swoje znajomości, wiecie, zadzwonię tam, pójdzie mi tu. No i mamy tutaj Pokémony. A ja tak szczerze bardzo lubię Pokémony. Postaram się tak mniej więcej tłumaczyć wam. Hello there, glad to meet you. Witaj, bardzo miło ciebie poznać. Witaj w nowym, w Pokémonowym świecie. Moim imieniem jest Ok. To nie wiem jak to. Ten świat jest wypełniony stworzeniami nazwane Pokémon. Okej, dobra. Dobra, ja już to nie będę wam tłumaczyć, bo on tam tylko na początku tylko tam coś tam tłumaczy, takie podstawowe rzeczy. Okej, teraz powiedz mi, jesteś chłopcem czy dziewczynką? Ja biorę sobie chłopca. I ten chłopiec oryginalny powinien się nazywać Red. Moje imię to będzie... Adek. Tak. Czy moje imię to Adek? Oczywiście. Okej, to jest jego wnuk. I to będzie mój, jak i też wasz. Okej. I teraz tak, Torogaz. Nie, nowe imię to będzie. Nie będzie, że. Naszym przeciwnikiem będzie tester. Tak. Okej. Już pamiętam. Jego imię to tester. Oczywiście. Adek. Jesteś... Możesz stać się legendą świat z tworzony wzorem, ale no, jeżeli moje umiejętności na jak mam 5, jestem w 5 klasie, to no wiecie, no jakieś wysokie nie są. Cała matka. I ogólnie gra się nie, inaczej nie można rozpocząć niż pójście. Tak. Hej, czekaj! Nie idź tam! I teraz przychodzi pan Ok, tutaj normalnie ci zaraz da kapustę. Okej. Uważaj, dzikie Pokémon są żyją w tych trawach. Potrzebujesz Pokémona, żeby byś był bezpieczny. Wiem. Pójdź za mną. O matka, dobrze. Dobra. Mogę iść za nim. Dobra. Gramps. Dziadku. Nie mogę się doczekać. Tester. O, proszę. Okej. Powiedzmy, że... tu chodź, zaczekaj chwilę. Proszę, Adek. Tutaj są trzy Pokémony. Haha.
te pokemony są, tak, jak mówiłem, w tych pokebolach. Pokebole to są takie jakby przetrzymywacze pokemonów, a to są takie stworki, różne typy. No wiecie, będziemy poznawać. Bo dawno już, od pół roku chyba nie rozmawiałam o ten temat, więc no wiecie. Kiedy ja byłem młody, byłem poważnym poke-trenerem. Ale teraz ja jestem stary i mam tylko ostatnie trzy. Możesz wybrać jednego. Hej, dziecku, nie fair. A co ze mną? Bądź cierpliwy, testerze. Mamy też dla ciebie też jednego. Okej. Okay. Ja już wiem, chyba to był drugi Pokeball? Nie. Squirtle jest to wodny starter z pierwszej generacji. Nie. Nie, nie, nie. A co to jest? O, Charmander. Może nie wiecie, ale mój patronus Harry'ego Pottera to byłby Charmander, taki ognista jaszczurka, oczywiście bierzemy bez zastanowienia i tak. Ten Pokémon jest bardzo energetyczny, ale go trzymał Charmander z od profesora Auko. Okay. Czy chcesz nadać imię swojemu Charmanderowi? Tak, to będzie. To będzie. A to. No. Tak. Mózgiem małym. Ja wezmę te Pokemona. To jest i teraz tak. Wybrał sobie Squirtle'a. No i niestety tester otrzymał od profesora Alpe Squirtle'a. No niestety woda na ogień, no wiecie, no jest efektywna. No i dobra, teraz wychodzimy. A dobra, teraz jeszcze walka. Przedstawimy wam walkę i tutaj jest bardzo ciekawa walka. Dobra. Chodź tutaj. Okej. Okay. I w bok walka. Okej. Okay. I mamy arrival. Przeciwnik tester chce stoczyć walkę. Wysła Squirtle'a. Okej, okay, Adamowski, idź. Dobra. No i mam 19. Okej. Okay. Ja swoje. Nie wiem. Adek. I never had a Pokemon battle before. Have you? Nie miałem. Nie miałam Pokemon walki. Okej, okay, czyli jeżeli się chcą stoczyć. Okej, okay, spoko. Tak, mam tutaj HP. Jeśli do zera to wygramy. Ale jeżeli nam zbije, no to będzie tak słowo. Może się zdobyć XP. Okej, okay, i możemy walczyć w swoim stylu. Ja na razie sobie wezmę Growla, który zobaczcie, obniża atak przeciwnika. Używa Tackle. I no, nasz, no. Ale już nie bije. I to jest na plus. Anmuski, drap tego żółwia morskiego. Pięknie. Dobra, tutaj nie battle. Okej. Właśnie użył tej whip machania agonem. O nie, defense wheel. O nie. Dobra. Adamowski, jeszcze raz podrapaj tego żółwia. O nie, użył znowu machania ogonem, chociaż żółwie morskie nie mają. O nie, znowu nasza Adamowskiego obrona jest niższa. Podrap jeszcze raz! O nie, użył pstryknięcia?
O nie, zadał 4 obrażenia. Podrap jeszcze raz. No nie, czemu? O nie, jeszcze raz mi zadał tego potężnego. No przykro mi, tester, no. No. Jakoś ci nie jest pisane ze mną wygrywać. 70. Okej, okay. I zdobywam 6 level. Tu ja będę między odcinkami sobie tak po prostu grał i expił sobie Pokemony. What? Niedowierzalne. Wziąłem złego Pokemona. A co mnie to obchodzi, co? Co mnie to obchodzi? Słuchaj, słuchaj. Stanie się ta pierdaty tam. Dobra. Sam syka dance tam. I możemy wejść teraz. Dobra. Co? Dobra. Ten tips. Wreszcie tu opłacę menu. Ja wiem, spokojnie. Okej. Ciekawy. Okej, zaatakował nas Pokémon. To jest Rattata. Nie chcę Rattaty, bo Rattata jest bardzo taka 2 na 10. Więc użyli podrapania Adamowski na szczura. Dziki szczur używa czegoś, czego nie powinien. Okej, jeszcze raz podrap szczura Adamowski. I tutaj ja nie chcę, że obrazić Adamowskiego, że jest to, że tak drapi, tylko po prostu taki koleżeński, tak po prostu taki po prostu to jest mój dobry kolega, zasługuje być wszędzie w Catgame, w Brawl Stars, w Pokemonach, w Lego, wszędzie, w Muffinka, w Monce, w ścianie, w cemencie, w Wiśle. Może Wiśle nie. Przepraszam, musiałem. Znowu się nażarłem tych parówek i znowu nie mogę przejść przez drzewa. Oh fuck. O nie, druga walka Pokémon. O nie, kto to może być? O nie, to gruchacz, który chce zabrać ci chleb. Adamowski. Atakuj. Użyj drapnięcia. O nie, używa co ty chłopie używasz? Co mi wstrykasz? Gdzie ty? No nie ładnie tak. Dobra, Adamowski, wiesz co robić? Drap tego gołębie do ostatniej krwi. Dzisiaj też może wyjść drugi odcinek? Na przykład kim jest on ten. I tam w tej przerwie planuję minimum 3 odcinki. I albo dziś, albo jutro się pojawi, więc na pewno w poniedziałek, wtorek lub środa, piątek i może niedziela, weekend, może 2 albo 1, nie wiem. Zobaczymy jak będzie. No znowu gruchacz, nie! Level 2, męski. Użyj drapnięcia. Słuchaj, drapnięcie to jest takie, wiecie, no, już taka... Kurde, zostaw mnie. Nie, 10 HP. 10! O nie. Ciekawe, ile będzie w ogóle odcinków? Zgaduję, że około 30. Zobaczymy, czy będzie mi się chciało jeszcze całą serię faktycznie nagrać, bo na razie to się zapowiada, że... Słabo będzie, tak, okej.
Tak. Radio, tak, wiem. Siemano, kolano. Na chwilę. Mojego Pokemona. Oddawaj, kobieto, to nie twój. Jinxon. Jinx. Szpakson. Weweno, weweno, już zostaw mnie. Zostaw mnie. No żeż ty. Aj, nie chcę z tobą rozmawiać. Wersą. Sejwujemy, tak. Czy chcę, zgadza się. Nie. A tylko zasejwował grę. A więc pamiętajcie, jeżeli chcecie drugi odcinek, to oczywiście napiszcie komentarz, łapkę w górę, suba i tak zrobię drugi i całą serię. Ale na razie to na tyle. Pa!